I co też musi czuć, co też musi myśleć w tym momencie Simon Amman? Najlepiej się wyłączyć, skoncentrować na czekającym go zadaniu. Ponad 140 metrów musiałby skoczyć Simon Amman, by pokonać Daiki Ito. Czy będzie w stanie taką odległość osiągnąć? Brawo Simon Amman! Wygrywa 22, o ile dobrze liczę, konkurs Pucharu Świata w swojej karierze. 142 metry, najdłuższy skok serii finałowej. Simon Amman dzisiaj niepokonany. Minus 10,1 punktu, oczywiście niższe noty za styl od Ito, ale jest 18,5, są osiemnastki i Simi utrzymuje tą swoją dobrą, wysoką dyspozycję. Pamiętamy szóste miejsce podczas konkursu w Klingenthal, teraz zwycięstwo, a więc wydaje mi się, że Simon Amman odbierze plastron lidera klasyfikacji generalnej Romanowi Kołdelce.